Dobry wieczór, moi serdeczni przyjaciele. Dzisiaj mnie tak naszło z okazji przypomnień, bo Facebook ma takie coś jak przypominaczki. No i też przypominaczki takie w sensie share your memory i coś tam, coś tam. No sobie szerowałem dzisiaj memory, między innymi memory z Grecji. Dlatego dzisiaj będzie odcinek o Grecji, o moim życiu w Grecji. Izoimu Stinelada. Nawet po grecku się nauczyłem mówić w Grecji, słuchajcie. Takie cuda się działy. A to były lata temu, o Jezus Maria, to było strasznie dawno temu, moi drodzy, bo to był 2004 rok, jak postanowiłem zupełnie spontanicznie wyjechać do Grecji. A jak to się stało? A stało się to tak, że byłem właśnie po przygodach z moją korporacją, w której się nauczyłem ćpać. Miałem zrytą panię bardzo i dosyć narkotyków i walki i wojny szczurów i tak dalej. I pewnego dnia, jak rzuciłem pracę w korporacji, moja mama akurat kilka dni później wracała ze swojego sanatorium w Świnoujściu, w którym poznała w pociągu pewnego młodego człowieka, który właśnie się wybierał do pracy w Grecji. Ten młody człowiek zostawił jej numer telefonu do agencji pracy w Atenach. Ja tak wtedy mówię, ona sama mi zaproponowała to i ja mówię, kurczę, czemu nie? Słuchajcie, dwa dni w autobusie siedziałem we Grecji. Rzuciłem wszystko, bo wtedy wyszedłem z założenia, widzicie, całe życie sobie szukam terapii na samego siebie. Wtedy wyszedłem z założenia, że skoro były ta korporacja, to uzależnienie narkotyczne, te wszystkie inne rzeczy, które działy się w moim życiu, bardzo złe wtedy, to chyba jedyną metodą będzie emigracja i to najlepiej w takie miejsce, gdzie nikt mnie nie zna, ja nikogo nie znam, nie mam żadnych skojarzeń i tam se pojadę. I tak se pojechałem do Grecji. I wylądowałem w kraju, w którym nawet nie wiedziałem, jak dzień dobry po grecku powiedzieć. No i moje pierwsze kroki były takie, że wylądowałem na Krecie, znaczy najpierw w tej agencji w Atenach, ale to tam trwało godzinę niecałą, zarejestrowali mnie i mówili, za godzinę, znaczy za chwilę wjeżdżamy cię na prom, bo płyniesz na Kretę, tam czekają już ludzie, którzy dadzą ci pracę. Na tym promie spotkałem mnóstwo innych młodych Polaków, którzy też jechali do pracy na Kretę, zbierać oliwki, tak jak ja, zbierać oliwki. Tylko ja jak zwykle w swoim życiu miałem szczęście i to niesamowite, ja mam całe życie naprawdę w szczęście w nieszczęściu, powiem wam. Ja trafiłem jako taki rodzynek, bo wszyscy jechali gdzieś do pracy na farmie. Ci ludzie tam po kilkadziesiąt osób jechali właśnie na farmy. I jak wysiedliśmy w porcie w Iraklio, to jest stolica Grecji, główny port, Krety i główny port, tam czekały na nich prawie że autokary, które wiozły ich na te farmy. A na mnie czekał taki pan, Kyrios Janis. Kyrios po grecku pan. Jak tak potem nazywałem, Kyrios Janis. Pan Janis na mnie czekał swoim samochodem terenowym. I się tylko zapytał, czy ja jestem Mike. Ja mówię, że tak, no to on po mnie przyjechał. Po angielsku porozmawialiśmy. Się pytał mnie po drodze coś po grecku, ja... A on mówi, dobra, nie mówisz po grecku. Starszy pan przywiózł mnie do siebie na południową Kretę. Przywitał mnie w domu. Siedliśmy na takim podwórzu przed domem. Przywitała mnie jego żona. Futini, tak miała na imię. Też starsza pani. I oni potrzebowali pomocnika, który będzie im pomagał w zbieraniu oliwek. A nie takim... oni nie zbierali tych oliwek przemysłowo, tylko mieli pola oliwkowe odziedziczone po swoich rodzicach. I je po prostu uprawiali. A żeby oliwki, drzewa oliwkowe co roku się rozwijały, kwitły, to trzeba z nich te owoce zbierać. Powiem wam, że ta moja praca u nich, 3-miesięczna, to był bardziej urlop niż praca. Miałem swój osobny domek, bo oni mieli na swojej posesji takie trzy domki dla turystów przeznaczone, a że to był sezon październik, listopad, grudzień, styczeń, to te domki były puste, więc ja mieszkałem w jednym z nich. Miałem swoją łazienkę, swój pokój, swoją kuchenkę, telewizor, wszystko miałem. Tylko trzeba było codziennie rano wstawać i z państwem na pole jechać. A tam więcej sobie siedzieliśmy przy kawie, jedliśmy ciastka, Futini mi co chwilę jakieś jedzenie przynosiła. Skakałem po tych drzewach, te oliwki tam kijem zbijałem, czy taką specjalną trzepaczką elektryczną. Ale fajne to było. No ale się praca skończyła w sensie takim, że się te oliwki skończyły w połowie stycznia, nastała na Krecie zima, czyli było plus 15, czyli mrozy dla nich. No i oni mówili, że już nie ma więcej dla mnie pracy, czy mam gdzie jechać. A ja w tym czasie nawiązałem kontakt z moją koleżanką z podstawówki, która mieszkała w tym czasie w Atenach. I ona do mnie, dzwoniłem do niej, ona mówi, Michał, przyjeżdżaj do Aten. Pracę ci się znajdzie od razu. Przyjechałem do Aten, pamiętam to był 15 stycznia. Przyjechałem do Aten, odebrała mnie w Pireusie Sportu moja koleżanka, moja przyjaciółka i zawiozła najpierw do siebie, a potem zawiozła mnie na mieszkanie, które chcieli mi wynająć. To było mieszkanie jej męża. Ona miała męża Greka.
ma nadal. Jedno z mieszkań, takie, no mieszkanie w takiej kamienicy, fajne. Sypialnia, salon połączony z kuchnią, studio, niewiele kosztowało. A na drugi dzień szedłem do pracy, do biura podróży. Do polsko-greckiego biura przewoźniczego właściwie. No i tam już siedziałem 2 lata, nie? Powiem wam, życie w Grecji i tak jak powiedziałem na początku, że chciałem się wyrwać z jakiejś matni, udało mi się właśnie dzięki tej Grecji. Tam się odrodziłem, kochani. Nie tylko muzycznie, to będziemy teraz listą przebojów lecieć w ogóle, bo to jest lista przebojów z okresu, kiedy Mike był w Grecji. To był czas, słuchajcie, tak. Nauczyłem się w 7 miesięcy mówić po grecku. Najpierw u tych państwa na Krecie, a potem, jak już pracowałem w Atenach, to właśnie moi koledzy z biura i koleżanki cały czas mówili do mnie po grecku, chociaż wszyscy znali angielski. Ja się siłą rzeczy musiałem nauczyć mówić po grecku. I no może nie mówię biegle, ale mówię dobrze po grecku. Teraz już sporo zapomniałem, ale swojego czasu to były też jaja, bo grecki jest językiem dosyć kontekstowym. I też grecki jest takim językiem, w którym wiele słów jest podobnych do siebie, przynajmniej dla tych, którzy nie są obsłuchani z greckim. I pamiętam, że kiedy chciałem się popisać w autobusie, jedziemy przez Ateny, gdzieś tam jechaliśmy z tymi moimi znajomymi na jakąś imprezę, czy gdzieś. I mijaliśmy, a po drodze jechaliśmy jedną z głównych ulic i tam Akropol było widać. Ja chciałem się popisać, jak po grecku chciałem powiedzieć, że zobaczcie, jakie mamy piękne zabytki w Atenach. I powiedziałem Kita pedia, poso echume archidia echume stinatina. I pół autobusu zaczęło rżeć ze śmiechu. Bo ja powiedziałem archidia zamiast archea. Archea to są zabytki, archidia to są kutasy. Ja powiedziałem, zobaczcie, jakie piękne kutasy mamy w Atenach. Także takich lapsusów, a w ogóle takich lapsusów to miałem więcej. Nie tylko ja zresztą, tam sobie jaja robili. Ktoś mnie nauczył, że jak chcę kogoś przywitać bardzo serdecznie, to powinienem powiedzieć mu, że Kalimera, taki dzień dobry. Kalimera malakizmenimu. Malakizmeni jest od malakas. Malakas to jest dupek lub skurwiel, a malakizmenimu to jest mniej więcej w dowolnym tłumaczeniu było Kalimera malakizmenimu, to jest dzień dobry mój skurwysynie. No, były jaja. Kiedyś pomyliłem pocztę z domem wariatów. To było właśnie w biurze, w którym pracowałem. Moja koleżanka z pracy Lidia strasznie się żarła z moim szefem zawsze. A ten szef ją tak, znaczy nie, że ubijał, tylko ją się z niej naśmiewał i ona dostawała szału. I ktoś powiedział, że ja przez ciebie zwariuję i trafię do domu wariatów. A on się tam z niej zaśmiał i wyszedł. On w tym czasie powiedział mi, Majek, ja już mam na dzisiaj dosyć, ja biorę listy i idę na pocztę. Poczta jest Tachidromio. Ja idę sto Tachidromio. Okej. Przedtem mój szef się pyta, gdzie jest Lidia? Pójdę Lidia. A ja mu mówię, że Lidia Irte, i tu pomyliłem, powiedziałem, że poszła nie do Tachidromio, tylko do Trollocomio. Trollocomio to jest dom wariatów, a on tak na mnie patrzył. No mi nie mów, że ona przeze mnie zwariowała. Ja mówię, ale czemu zwariowała? Ona po prostu poszła do Trollocomio. On tak patrzy na mnie, potem się wyjaśniło, jaja były jak berety. W ogóle całe życie w Atenach i w ogóle w Grecji to były jaja jak berety. Dlatego, że zupełnie inny styl życia, powiem wam, tam się oduczyłem tak zwanej polskości w tym brzydkim znaczeniu. Znaczy przestałem być spięty jak baranie jaja, zacząłem mieć wyluzowane tak, że powiem wam szczerze, że po 2 latach mieszkania w Grecji zostałem skazany na banicję, ponieważ mój szef zdecydował, że otwiera oddział w południowo-wschodniej Polsce swojego biura i zrobił mnie swoim kierownikiem tam. Niby fajnie, bo miałem pensję grecką, firma płaciła mi mieszkanie, za mieszkanie, więc tak naprawdę miałem bardzo dobre warunki finansowe, no i pan kierownik, tak? Ale trafiłem, kurwa, na Podkarpacie do malutkiego miasteczka. Znaczy malutkiego, no małego, no. Krosno się nazywało. Nadal się nazywa. Przepiękne, ładne miasto na Podkarpaciu, ale klimat już nie ten, co w Grecji, no. W Grecji się właśnie nauczyłem wszystkiego, że avrio, czy wszystko na jutro, słuchajcie. Takiego luzu się tam nauczyłem. Przestałem być tym spięty tą polską odpowiedzialnością taką bardzo silną. Zauważyłem, że kaszel mi się nasila, jak dużo gadam. Coś trzeba z tym zrobić. No, a wracając do tego, ale to już było potem, jak wróciłem do tej Polski, ale przed powrotem do Polski, to potem już naprawdę przyjąłem taki styl życia, słuchajcie,
że... nie wiem, czy słyszycie muzykę, czy nie, ale tak puszczam kawałki z tamtego okresu, które znalazłem. Jest ich sporo. Powiem wam, wtedy się zachwyciłem też grecką muzyką, ale grecką muzyką pop, a nie tradycyjną. To jest właśnie przykład greckiej muzyki pop, co słyszycie w tle. Grecy są strasznie dumnym narodem. Jest bardzo mało twórców greckich. Grecy uwielbiają śpiewać i tańczyć. Piosenkarzy tam jest od groma, takich, którzy lecą w radiu non stop. Tam każdy śpiewa po prostu. Ale mało kto śpiewa po angielsku. Wszyscy śpiewają po grecku. Tam dla nich takie angielszczyzna, te makaronizmy, to nic nie znaczy. Jak ktoś śpiewa po grecku, to jest śpiewak, słuchajcie. No. Styl życia. Styl życia polegający na tym, że fakt, pracy zaczynaliśmy o 10 rano, się otwierało biuro. Mieliśmy siestę. Ja akurat sobie wybrałem od 1 do 3, 2 godziny. Mieszkałem stosunkowo relatywnie blisko, bo 2 stacje metra od mojego mieszkania w Atenach. Więc ja sobie na przerwę jechałem do domu, robiłem sobie jedzenie, a po jedzeniu sobie szedłem spać na godzinę. Po godzinie sobie wstawałem, albo sobie brałem prysznic, jak były upały, albo nie, jak nie było upałów, i wracałem do pracy na godzinę 3. Biuro zamykaliśmy przed 9. Potem też wracałem do domu. Zazwyczaj było tak, że umawialiśmy sobie się w tygodniu, to się zdarzało codziennie właściwie. Właściwie codziennie. Że była umowa, no jedziemy, każdy jedzie do domu się tam przebrać, coś. Ja jeszcze w międzyczasie, ponieważ mieszkałem na tyle blisko, że jeszcze sobie pół godziny drzemki walnąłem, żeby wytrzymać do 3 rano. I spotykaliśmy się gdzieś w jakimś barze albo w jakiejś restauracji. I balety, słuchajcie, w środku tygodnia balety. Uzo, woda, znaczy wody nie było, ale uzo, alkohole, różne inne wina, jedzenie. I 3-4 rano się do domu zjeżdżało. Na 9-10 do pracy. Masę słońca, nawet w zimie bardzo dużo słońca i to słońce nakręcało niesamowicie. No. Powiem wam, że Grecja mnie zmieniła bardzo, jeśli chodzi o stosunek do życia też. Tam się nauczyłem z życia cieszyć. Z życia cieszyć i jednocześnie się, znaczy smucić może nie, ale doceniać jego fajne strony. Od Greków nauczyłem się takiego właśnie, takiego pantarei, że wszystko płynie. Nigdy nie wiesz, tam mówił mi, Mike, co ty się przejmujesz, nigdy nie wiesz, co będzie jutro. Olej to, baw się. Tak, kochanie, to jeszcze było przed czasem, kiedy Hiltonka znalazłem. Hiltonka znalazłem po powrocie z Grecji. Hiltonek teraz tutaj ziewać będziesz, tak? Będziesz rozrabiać mi. No. A ja cię znowu postraszę kąpielą. Chcesz się kąpać? Działa. Grecja. Powiem wam, w Grecji wtedy się naprawdę fajnie mieszkało. W tych latach 2004-2006-2007 właściwie. Wtedy jeszcze było fajnie. Potem się zaczął kryzys, ale mnie już tam nie było. Natomiast... tak jak mówię, ten stosunek grecki, stosunek do życia. No coś niesamowitego. Jak patrzyłem, w jaki sposób oni pieniądze wydają. Dla Greków się liczyło właśnie to, żeby się dobrze ubrać, żeby się dobrze zabawić, żeby dobrze zjeść. Tam nikt nie oszczędza na jakichś fast foodach czy na czymś. Nie, nam się jadło w restauracji. Jak się wchodziło, słuchajcie, wchodziliśmy grupą na kolację, to był stół na przykład na 6-7 osób. I tam stoły, słuchajcie, zastawione mięsiwem, sałatkami, jedzeniem, wina, butelka za butelką. Oczywiście to było wszystko relatywnie tańsze niż w Europie, wtedy kontynentalnej. Także butelka wina potrafiła być w cenie butelki wody mineralnej w restauracji. Na cyku się chodziło. Jednocześnie cały czas właśnie ten stosunek ludzi. Tam się nikt, ja nie widziałem w Atenach nikogo biegnącego. W sensie chodzącego szybko. Wszyscy chodzili po spokojnie, powoli. Nawet w metrze, jak w warszawskim metrze, czy w berlińskim metrze, czy w londyńskim metrze. Wszyscy biegną, nawet po tych schodach ruchomych, zamiast jechać po nich, to schodzą po nich, żeby być szybciej. Atenach. I też się nauczyłem w Grecji jednej rzeczy, to mnie nauczyli właśnie moi przyjaciele w Grecji. Na samym początku to taki właśnie typowy Polak byłem. W sensie smutny, nieuśmiechnięty i z pochyloną głową. W Grecji nauczyłem się uśmiechać. W Grecji nauczyłem się chodzić z wysoko podniesioną głową, bo cały czas mnie trzepali. Ej, czemu, Mike, ty ciągle w ziemię patrzysz? Mówi, my Grecy pochodzimy z wysoko podniesioną głową. Ja pewnie się zacząłem obserwować ludzi na ulicach. W centrach handlowych, w metrze.
wszyscy Grecy, Greka, od razu widać było turystów, którzy mieli albo głowy normalnie, albo pochylone. Grecy zawsze chodzili tak. Tak, ten pobródek był zawsze wysoko. Greczynki, słuchajcie, Greczynki jak chodzą po ulicach Aten, to po prostu jedna piękna, wielka duma. Polki tak swojego czasu kiedyś chodziły. Teraz chodzą jak zbite psy niekiedy. Tak mi się wydaje. No, nie wiem jak teraz wygląda w Grecji. Od moich przyjaciół z Grecji, z którymi mam kontakt na Facebooku, wiem, że wesoło nie jest, ale oni nie tracą swojego optymizmu i poczucia humoru. I takiego właśnie, oni mają te carpe diem naprawdę przyjęte. Takiego korzystaj z życia, bo nie wiesz co będzie jutro. To przywiozłem z Grecji do Europy z powrotem. Zamieszkałem potem w Polsce na trochę, potem się przeprowadziłem do Niemiec, potem wylądowałem w Wielkiej Brytanii. Tu się dopełniło. No. Ale wiecie co, Grecja jest akurat jednym z tych okresów w moim życiu, który po pierwsze odcisnął na mnie niesamowite piętna, po drugie nie zapomnę tego życia do końca życia. Było tak spokojne, tak fantastycznie, naprawdę skąpane w słońcu, oliwkach i winie. I naprawdę bez przesady. Tam była Dolce Vita wtedy. I te greckie podejście do życia. Wszystko jutro. Ja pamiętam, jak mój szef pewnego dnia w pracy na samym początku mi powiedział: Mike, dlaczego ty tak szybko to kserujesz? Zwolnij trochę. Mówi, zwolnij, bo mnie to denerwuje, mi powiedział. Mówi, ty za szybko to robisz, denerwuje mnie to. Albo też słyszałem innym razem: Mike, nie rób tak szybko, bo się spocisz i się przeziębisz. Potem, tak samo jak Grecy jeżdżą po ulicach samochodami, jak chodzą, wszystko jakby w zwolnionym tempie, jakby kontemplowali życie nawet w momencie przechodzenia przez pasy na jezdni. No. Polecam wszystkim, którzy chcą troszkę tej Grecji zapoznać. Jeżeli nie macie okazji pojechać pomieszkać na kilka miesięcy do Grecji, to jedźcie sobie na urlop, ale nie jedźcie do hotelu. Takiego zorganizowane w sensie w czasy czy coś. Wynajmijcie sobie mieszkanie, prywatne kwaterę i pomieszkajcie wśród normalnych ludzi w normalnej greckiej dzielnicy greckiego miasta i tam zobaczycie Grecję jako taką i będziecie mieli okazję się zachwycić tą Grecją, no. I to chyba byłoby na tyle, kochani, dzisiaj. Na postkomentum nawet nie wchodzę, bo nawet nie byłem w komentarzach, także nie wiem, co się tam dzieje. Się dowiem, jak mnie ktoś znowu wkurzył, to nagram, a jak nie, to nie, to będziemy się widzieć jutro. A ja sobie na śniadanie jutro zrobię właśnie coś, co mi będzie Grecję przypominało, bo akurat znalazłem serfeta, w lodówce jest. Jedna z potraw moich ulubionych, którą z Grecji przywiozłem, to wcale nie musaka, owszem też. Różnego rodzaju makaronady i tak dalej, nie to. Omlet z frytkami. Kroi się z ziemniaki na frytki, smaży się je na patelni, aż są miękkie. A na oliwie z oliwek oczywiście, żaden olej, nic. Oliwa z oliwek musi być taka, bo to robi cały smak. Bierzecie jajka, 6 do 7. W misce roztrzepujecie z posiekaną cebulą, z posiekaną zieloną pietruszką, z posiekanym czosnkiem. Dodajecie 2 łyżki jogurtu naturalnego i łyżkę mąki. To roztrzepujecie i zalewacie tym ciastem te frytki już smażące się na patelni. I robi się omlet. On od spodu się przykrywa, potem bierzecie talerz, ten omlet zlewacie na talerz, w sensie przesuwacie, przewracacie do góry nogami na patelnię, drugą stroną robicie i jest omlet z frytkami. Kroi się go jak pizzę. Zajebista rzecz. Na śniadanie? Fantastyczna. A jaka pożywna? Aha. Dobra. Kochani, to do zobaczenia. Życzę Wam miłego dnia. Jeżeli nie możecie zrobić sobie omletu, ewentualnie serka feta, na przykład sałatki jakieś dobre z serkiem feta, i oliwkami, albo bułki z miodem, to polecam dalej, wytrwale będę polecał bułkę z jajecznicą, ewentualnie jajka na twardo, majonezę na przykład, o, takie bardzo polskie, nie, do tego paruwa, a jajka i paruwa, śniadanie geja, ale sucharek. Dobra, kochani, do zobaczenia, pozdrawiam Was.